Pawła nie będzie. Jestem sam dziś. Jesteśmy z tobą. Zuza, numer jeden. Powiedz, cieszysz się z tego, czy... Wiem, że lubisz piątkę najbardziej, ale jakie to może mieć znaczenie, jeśli chodzi już taką część sportową? Znaczy, że dobry numer, czy niedobry. Jakbyś mnie zapytał, co w życiu, co nie najbardziej, powiedziałabym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłam, kiedy byłam sama. No bo o to chodzi w życiu. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. No jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja wiadomo, że to proste. To właśnie te wspólne spotkania. To one sprawiają, że no, dzisiaj startuję z numerem jeden, ale później na slalomie no, może być różnica. Jak pali, to się wali. Tak z waleniem by się spojrzyło, bo to jest walenie. I teraz ta kapela. Już swoje dzisiaj zrobiłam. Grę aktorską. Może jakąś przyśpiewkę Legii Warszawa. Jak widzisz, że kolega koło ciebie nie śpiewa, to za mu w łeb. Nie mogę, bo musimy to off the record. Wchodzimy do miejsca, gdzie zawodnicy przebierają się przed startem, przygotowują się w spokoju, tu można wejść tylko z akredytacją. Jest to też miejsce, gdzie znajdują się numery startowe do odebrania dla wszystkich, także tutaj się je pobiera. Za chwilę nasze dziewczyny też odbiorą sobie te numery. No i nieubłaganie zbliża się godzina oglądania, no a później już startu. Nasze panie zakładają buty, dozbrajają się. Darcie, jedziesz z numerem 49. Powiedz, które miejsce będzie cię dzisiaj satysfakcjonowało? Czy będziemy mieli, żebyśmy wiedzieli, czy będzie dzisiaj na smutno, czy na wesoło wieczorem? Ja myślę, że pierwszy przejazd no to tam 30. Jak się zakwalifikuje do 30, to już będzie dobrze. I drugi przejazd full set. Jak często jeździsz z tak odległym numerem? W tym sezonie często, bo niestety nie mam punktów w gigancie. Także no jestem na to przygotowana, chociaż myślałam, że będę miała na uniwersytecie trochę lepszy numer. Ale przynajmniej mam luźniejszą głowę przez to, że ten numer jest tak daleki i jakby no nie mam się co spinać. Nie mam presji, także jest okej. Okay. Kto otwiera uniwersjadę? Pokaż. No właśnie. Marcin Szafrański już tam w budce komentatora, nie może się doczekać. No dobra, to zaczynajmy to uniwersjadowe ściganie. Przed nami 5 dni startów. Zawodnicy są po kilku treningach, więc myślę, że tutaj żadnych wątpliwości już sprzętowych nie ma. Są rozjeżdżeni, teraz właściwie wszystko w ich nogach, a właściwie może bardziej w głowach. Pogoda obłędna, słońce za chwilę tutaj wyjdzie i oświetli nam te trasy White Face Mountain. Ja jestem podekscytowany, zapowiada się naprawdę dobre ściganie, a tymczasem zapraszam na inspekcję trasy. Jesteśmy teraz na oglądaniu giganta na legendarnej trasie w Lake Placid, olimpijskiej. To tutaj ścigali się najlepsi w 1980 roku. Pani zapoznają się teraz z konfiguracją trasy. Jest naprawdę lodowo, więc myślę, że i te dziewczęta z odległymi numerami też będą miały bardzo fajne warunki do ścigania.
dotarłem na moje miejsce fotograficzne, które sobie upatrzyłem. Ciśnienie jest znacznie mniejsze niż na zawodach Pucharu Świata. Niespecjalnie ktoś tu się w ogóle mną przejmował. Myślałem też, że będzie więcej fotografów, bo zawsze na Pucharach Świata jest ich mnóstwo i właściwie ciężko się dopchać i wszyscy robią z jednego miejsca. No a tutaj taka sytuacja, że po drodze widziałem tylko jednego rozstawionego, a właściwie nie wiem, czy to nie był kamerzysta, więc nie wiem, gdzie są fotografowie, powinni być tu już godzinę temu prawie. No i wybrałem sobie takie miejsce, niedaleko mety. Jest lekkie przełamanie, jest fajne tło, niebo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie dobry fotograficzny dzień, no i że dziewczęta dostarczą nam tu pięknego materiału, żeby go uwiecznić. Także rozkładam sprzęt, za chwilę zrobimy próby na przedzjeżdżaczach i akcja! Nice tight line, and it's, in order to get that tight line, it's all about timing your turns at the right moment. A really good clean run for Susanna Zapska from Poland. She'll cross the stripe in a... And the only one in this Sophia Lucic. That's why he's been actually super, super pleasant. He's so good and special. Ale tą ścianką do mety jakby starałam się też to już jakby tak puścić, aż mi już trochę wyjechały za mocno narty spod tyłka i byłam mocno na tyłach. I zahaczyłam trochę o przedostatnią bramkę, ale także jakby nic mnie nie obróciło ani nic, tylko tam mi się trochę zawinęła o obcęć. Okej, brawo Zuza, to właśnie przeanalizujemy parę rzeczy. Na drugi przejazd można pojechać bardziej agresywnie, ale tu naprawdę puściłaś, zrobiłaś co mogłaś na tą chwilę, tu jeździsz. Także super, brawo, wykonana robota. Super, jedziemy dalej z tym. Powiedz tylko jakieś info, jak dziewczyny będą chciały, jakbyś mogła powiedzieć po swojej strony do dziewczyn, dobra? Tam, gdzie był dłuższy wstęp na lewej nodze, to tam przypilnować mini, bo widziałam, że dziewczyny też tam miały problem, że wpadały są miękkie, ja też tam wpadłam. To prawda, Tomek powiedział, że chyba się trochę bardziej już odgarnęło. Więc tam po prostu przypilnować mini i tyle, tak to nie ma problemu. I wjazd na drugą ściankę też się nic nie dzieje. Jakby po prostu trzeba pilnować tą zewnętrzną nogę, ten corner i gonić te narty, bo rzeczywiście szybko, wszystko się szybko dzieje, ale nie ma nigdzie problemów. Tu na dole w rejonie mety kuczują sobie dziewczyny, które już kończyły swój przejazd i czekają na oglądanie drugiego, wymieniają się doświadczeniami. No więc skorzystamy z tego i pójdziemy zapytać naszych dziewcząt, jakie mają wrażenia po pierwszym przejeździe. Co ty się tak boisz, że ja ci zrobię krzywdę? No bo naprawdę? Ja się ośmieszam za każdym razem, na każdym wyglądzie. To zobacz, teraz będziesz miała szansę się nie ośmieszyć, bo zadam ci bardzo fajne pytanie. Majeczko, to twój debiut. Powiedz, czy świadomość tego, że Marcin Szafrański po raz pierwszy w życiu wymówił twoje nazwisko na antenie Eurosportu, dodawała ci skrzydeł, czy wręcz przeciwnie? No nie pomyślałam o tym, kurczę, jakbym o tym pomyślała na starcie, to pewnie bym pojechała 2 sekundy szybciej. No to masz szansę w drugim przejeździe. Jest taka szansa, myślę, że to właśnie doda mi skrzydeł. No ale jakie w ogóle pierwsze wrażenie? No cóż, trasa nie była bardzo prosta. Ja w tym roku nie udało mi się jakoś zrobić dużej objętości treningowej. Więc jak na to mogę powiedzieć, że nie było tak źle. Daria, ty tak czarowałaś, że tak gigantów to nie jeździsz. Tak jak w szkole, jak się mówi, nie, ja się nie uczyłam, bo później dostałam piątkę. No i proszę, piękne miejsce po pierwszym przejeździe. Byłaś zaskoczona tym, czy czułaś, że to był dobry przejazd? Byłam zaskoczona bardzo, zwłaszcza, że odczucia z jazdy były naprawdę tragiczne. Byłam strasznie zmęczona, już myślałam, że nie dojadę do końca. Jak zobaczyłam taką cieszącą się ciapi w mecie, to był już dobry znak, także no mnie ten czas zaskoczył, więc no jak to mówiłam wcześniej, full send w drugim przejeździe.
domykasz i jedziesz czasną linią w płatce, tak jak jechałeś w dół, nie? Byś powiedział, what a tight line, wow, 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 good, good. Okej, okay, to można na limicie jechać, też tak możesz, ale musisz dobić tą prędkość. Four gates to go. Here comes Nora Brand. And Nora Brand grabs the line. And Nora Brand takes the lead. Nora Brand. Wiesz co? Nie no, cieszę się, że to dojechałam, że jakby wróciłam na trasę, bo bardzo chciałam to pojechać i się... Możesz mi pomóc? Oczywiście. Nie, teraz jeszcze możesz mi to odhaczyć. Chciałam to pojechać, żeby poprawić te odcinki, które mi nie poszły w pierwszym przejeździe. Wydaje mi się, że je poprawiłam. To prawda, już trochę byłam taka zmęczona, bo musiałam się... A nie, czemu ja to zdejmuję? Musiałam to jeszcze raz się pchać i rozpędzać. Jak dużo właśnie takich emocji, że no, że robiłam błąd i że nie będzie wyniku, ale w sumie dla samej przyjemności jazdy po tym warunku to było warto. Ale szkoda. Ale przynajmniej mam numer jeden ze sobą. Na zawsze. Biorą cię teraz na antydoping, za dobre miejsce zajęłaś. Teraz chyba mi nie wierzą, że jak mogłam mieć numer jeden. Jak mogłam mieć pierwszej 15. Dobra, to muszę rozpiąć. A nie. And the women's 2023 FISU World University Games Giant Slalom Champion representing Germany. Let's hear it for Leonie! Jest ktoś, kto na ciebie czeka, Maja. Tough break for Sung Hyun Rim. We will see her in the slalom competition coming up on. A przynajmniej zdrowa. Sophie Mahone is next in bib number 6. Ale dziura! The Australian. Dziura? No. Po harendzie to jest dziura? No, tak. Była akurat dziura w takim miejscu, był schodek, gdzie ja wrzucałam narty i akurat felnę, że no parę razy musiałam skurkować właśnie linię. Żeby nie wrzucać narty w tym samym miejscu, to wszyscy, ale no... Podbijało mi nogi. No i stwierdziłam, że tutaj było właściwie na wprost. Więc stwierdziłam, no jak... Jest na wprost, pewnie do pierwszej hały na wprost, to ja też spróbuję trochę bardziej tyle nie zacieśnić, no i właśnie, proszę, oto efekt. No i tak siedzę sobie w fotelu lidera i myślę, że pewnie nie tak miał skończyć się ten dzień i pewnie większość kibiców w Polsce też miała nadzieję na zupełnie inny przebieg wydarzeń pierwszego dnia giganta na Uniwersjadzie. No ale cóż, niecodziennie jest Boże Narodzenie. Oczywiście po dobrym występie Zuzy na Igrzyskach pewnie wszyscy mieli oczekiwania, że powalczy tutaj o medal, ale rozmawiałem z jej trenerem Tomaszem, no i powiedział, że ten pierwszy przejazd no to było to, na co w tej chwili stać Zuzannę. Oczywiście drugi był przejazdem nieudanym. No Daria bardzo dobrze też się zaprezentowała w pierwszym przejeździe. Maja wypadła, to był jej debiut. Szkoda, że nie dotarła do mety. No i tak, trochę musimy wylizać rany przed kolejnymi dniami. No i cóż, no, może jakieś pozytywne akcenty jeszcze nam się pojawią. Do końca Uniwersjady dla Polaków w narciarstwie alpejskim 4 dni.